Witam tutaj Walkis, a to jest Blockade 3D znowu. I jesteśmy w trybie teraz Carnage na mapie India. I to polega generalnie na tym, że nie ma broni palnej, są tylko siekierki, łopaty i co kto tam ma dobrego. No i chodzi po prostu o to, żeby zabić przeciwnika, zanim on zabije ciebie. Drugi. No, chodź. Kurde, to łatwiej. Paniak jeden. Muszę pamiętać, że mam apteczkę, bo to też jest dość istotne, nawet w tym trybie, gdzie jeden celny strzał siekierką w łeb potrafi cię unicestwić, ale nie wszystkim się udaje tak w łeb trafić. Na przykład mi się teraz udało. Czy uda mi się drugi raz? O, dostał. Drugi raz, pięknie. Pięknie. Chodź, kurde. Dobra, jest. O, apteczka. Ktoś tam go załatwił. Nie chcę klocka. Siekierkę. Jest! Jeden! Drugi! Trzeci! Pyk! Pięć już! Killstreak 5. Proszę. O, czy będzie szósty? Jest i szósty. Uwaga, apteczka. Zaraz mi się skończy. Skończyła mi się apteczka. Chodź. Siódmy! Pięknie! Monster kill! Ósmy! Dziewiąty! Ach! I killstreak skończony, ale dziewięciu pod rząd. To jest całkiem niezły wynik. Staty 23-14. Nie jest najgorzej. O, tu ktoś ma kapelusz. Za prawdziwe pieniądze kupiony. Ale to chyba 60 centów kosztuje. Także nie jest jeszcze tak tragicznie. Bo jeden strzał potrafi taka czapka na siebie wziąć. Gin. 3 kile pod rząd. 4. Ach, i koniec. Ale też nie jest źle. Halo, 4 pod rząd to... Naprawdę, w CS-ie to ja nie potrafię takich rzeczy robić. A na CS trochę inaczej jednak wygląda, bądź co bądź. No, tak, zajmuj się tym na górze, a w międzyczasie ktoś się z dołu zdejmie. W sumie też tak czasem chyba robiłem. Dobra. W ogóle jest zabawne, bo ja dołączyłem do drużyny zupełnie tak jakby na odwrót było, czyli w czerwonych było chyba trzech, a w niebieskich cała reszta, ale jak ja dołączyłem, no to od razu wszyscy przeszli do niebieskich. Znaczy do czerwonych, przepraszam. Drużyna zaczęła wygrywać i nawet nie zdążyli nikogo załatwić, już mnie zdjęli. No chodźcie. Kto tu jeszcze mojej siekierki chce skosztować? Bardzo smaczna, polecam. Dużo żelaza, zdrowa taka. Dobra, ktoś mnie poczęstował swoją. Też, no w sumie nie, całkiem dobra, rzeczywiście, polecam. No. Ach. Dobra, przestało mi 3 śmierci, bo John to już za dużo. No, ta fajna muzyczka. I co, jaki tryb? Ostatnio, na którym trybie po prostu byłem? Battle czy Capture? Na jednym z tych dwóch. Ale spróbujemy sobie mapę pod tytułem Tanks. I co, konfrontacja, taka mapa na przykład. O, serwer rosyjski wziąłem, kurde. Nie wiem, czemu zawsze się rosyjski ustawiał na początku. Ale bym wolał na europejski, bo jest lepszy ping. Chociaż tu widzę też cała mieszanka. Dobra, czerwonych jest trochę mniej. Sobie muszę ustawić tak. M14 chcę wziąć, ten pistolet chcę wziąć i siekierkę chcę wziąć. Jesteśmy na respie, czołgów żadnych nie widać. W ogóle jak zobaczycie czołg, to chyba padniecie po prostu ze śmiechu. No ale halo, klockowa gra, no to klockowe czołgi, nie? O, tam jakiś stoi. Widać jego dupę trochę. Ale ja chcę tutaj jakiś... Ło, coś tam leci, jakiś... Część. O, tu silnik, tutaj widzę chyba skrzynia biegu wyleciała. Tam chyba kolektor też leciał, okej. Oczywiście na tym trybie też się da stawiać klocki. I się je rozwalać, no super. O, i je rozwalać. No, tutaj jedzie czołg, trochę już zużyty, co prawda, ale... Ale zawsze. Dobra, piękna mapa, bardzo fajne tutaj uliczki, takie miasteczko nieduże. Tu ktoś był z niebieskich, bo sobie wejście zamurował, a tu sobie taki bunkier też zrobił. O, tak, dzień dobry. Dobra, zapomniałem, że wrogów tu można spotkać w tej grze w ogóle. A tam jest ten moment, na Q jest takie coś. Pyk, czask, załatwiony, niestety mam tylko jeden pocisk. Wolę się tam już nie pokazywać. On tam cały czas jest. Coś tu zresztą we mnie łoi cały czas, więc prawdopodobnie ktoś tu coś próbuje zdziałać. Dobra, o, tam jest też niebieski czołg, to tam się nie będę wybierał. O! O! Jak miło!
czołg z pełnym zdrowiem prawie, że. O, siema! Tak mi przykro. Ej, nawet nie trafiłem, co jest? Kurde. Czy on... O. Czy on do mnie próbuje strzelać z tej pukawki? To przykre, ale niestety nie wyszło mu za bardzo. Siema. Czołg. Jeden z drugim. Siema. Już się dymi, zresztą ja pewnie też. Jeszcze jednego strzała dostanę i padam. O! Udało mi się go załatwić. Tam ktoś desant próbuje uskutecznić, ale nie bardzo mu wyszło, tam też. Zdążę go załatwić, zanim mnie wyczai. Jeszcze cały czas o mnie nie wie, jeszcze cały czas o mnie nie wie, ciągle o mnie nie wie. Jest! No. Giń! Tak jest, czterech. O fakt, tamten już mnie widział. Ja sobie stąd pójdę. No mówię, że ten czołg jeszcze jeden zbierze pocisk i będzie po mnie. Tam ktoś się z RPG-iem czaił, ale niestety. A, fuck. Headshot. 7 już pod rząd, no proszę. Chyba tak. Tak to chyba wygląda właśnie, ja się tu zaczaję. Stamtąd przyjeżdżają, nie wiem gdzie tu jest, zaraz, gdzie ja jestem. Tam jest ich resp chyba, gdzieś w tamtym miejscu. Także tam się nie będę wybierał aż tak daleko. Wrócę sobie do budynków, tam widzę, że czołg jakiś jedzie. Ale już tu mam tylko TNT, więc... Naprawdę, na otwartym terenie teraz lepiej nie przebywać. Przynajmniej chwilowo. Dopóki tam czołgi jeżdżą i w ogóle. Także ja sobie tutaj między domkami sobie się będę czaił. Dobra. Cisza i spokój. Jesteśmy w środku mapy. Znalazł mnie, ale nie, ktoś mnie zgwiery. Dobra, mamy kolejny czołg. Czołg. Jedziemy. Tam ktoś jakiś switaśnej zbroi siedzi. I strzela w tamtą stronę. Czy tam jest coś, czego ja jeszcze nie widzę? Nie widzę. Gdybym czegoś nie widział. O kurde. Oczywiście przez domy też można przejeżdżać, bo to co za problem. W końcu to czołg. Nie to co w wocie. O, i co? I gdzie jest jakiś wróg? Jakiś niebieski? No chodźcie, mam czołg. Mogę się podzielić trochę żelazem z wami. Dziwnie mi się zacina ten czołg czasami. Wow! No nie, no coś jest nie tak. Ten rosyjski serwer właśnie, kurde. Na który tak chętnie mnie gra, próbuje... O! Ktoś po dachu łaził. O! Dzień dobry! Pyk! Jeden strzał. Wysiadł. No. Wsiądziesz jeszcze, czy coś? Może coś naprawić czołg? To strzelimy jeszcze raz dla pewności. Dobra, kurde, ten ping po prostu... Wow, co ten tu robi, halo? Dafuk? Dafuk? Jeszcze mi się dźwięk spieprzył teraz? Też fajnie? O, naprawił się jak wjechałem w jakiś murek, okej. Dobra, dobra, niebiescy, chodźcie, chodź! O, tam ktoś jest na prosto, ale tu zaraz wyjdzie, zaraz stąd wyjdzie. Jest! Ach! Żywopłot przyjął niestety na siebie uderzenie i z prawej strony jeszcze coś mnie też rąbło. Co mnie tam rąbło z prawej strony, co? Ty? No to gin. Albo tamten czołg. Nie wiem, ale ten ping naprawdę jest zabójczy po prostu na tym rosyjskim serwerku. Ja sobie tutaj jeszcze trochę pojeżdżę, trochę sobie tu poniszczę. I wypróbujemy sobie inny tryb. Tylko tym razem już na serwerze europejskim. Żebym się nie teleportował czołgiem wstecz. Czemu takiej fizyki drzew nie ma w Minecrafcie? Kurde! Halo! Proszę takie coś zrobić. Nie widzę wrogów, nie widzę wrogów, a ten czołg strasznie mozolnie się wspina pod wszelkie nierówności terenu i równie mozolnie z nim zjeżdża. To jest całkiem upierdliwe. Jesteśmy znowu na pierwszej linii ognia. Jeden strzał zbiorę tylko tym czołgiem i muszę niestety się ewakuować, bo to już jest na dojechaniu znowu. No i znowu się kuźwa teleportuje do tyłu. No tu nam zaraz coś wyjedzie, jest, wyjeżdża. Nie trafiłem, ale on trafił i ucieczka oczywiście. I z tego też nie trafiłem, no super. Czas na taktyczny odwrót. Taktyczną ucieczkę. Czy coś tu jeszcze przyjdzie? Wyjdzie. O, wysiadł. O, trafiłem. O. Ale się tnie! Lag jak skurczybyk. Dobra, koniec tego.
Dobra, Capture versus. Versus to był chyba po prostu taki Team Deathmatch. A nie wiem, czy ja na Team Deathmatchu czasem nie grałem przed chwilą. Znaczy przez chwilę, w poprzednim odcinku. Nie pamiętam zupełnie, ale myślę, że na... A w Battle sobie zagramy. Nawet jak już było to z tym na mapie zamek Castle. Loading. O, dobra, żółci. To gramy żółtymi. O, dzień dobry. Broń M14 oczywiście i to i reszta to ki zresztą. Dobra, czyli tutaj chodzi o to, żeby być na środku mapy. Czyli to chyba właśnie w tym trybie jednak. Wow, co to było? Halo? Kong? To chyba był ten tryb, na którym grałem ostatnio. Bo drugi taki tryb podobny, też są cztery drużyny, tylko że z kolei wtedy trzeba terytoria zajmować. I nie mogę sobie przypomnieć, na którym trybie grałem ostatnio. Dobra. Strasznie pusta jest ta mapa, jest tylko parę drzewek i jest taka płaska. Coś tutaj... biega. A! Coś tutaj biega, no super. O. Okej. Coś tu biega. To tekst miesiąca. Taki będzie tytuł. Coś tu biega. O, to ty tu biegałeś, tak? No to gin. Gin, kurde. Szumie wydawanym przez Awalkisa. No. Gin. Tak. Idziemy do zielonych. Podpadli. Nie lubię już zielonych i idę do zielonych. Po prostu wystrzelacie ich wszystkich jak kaczki. No, i tutaj sobie się zaczaję przez chwilę i zobaczymy. O, idzie już klient. Pyk, headshot, pięknie. Nie doszedł tam, gdzie chciał dojść, a tutaj może też... O, coś tam, tylko czy to był? Nie, to był chyba jego truposz. Dobra. Stąd nikt nie przychodzi na razie. O, tam coś łazi, ale niestety go nie widzę, bo jest ten piękny draw distance taki słaby, że mózg staje po prostu w poprzek. I tam chyba na tej górze już kampi jeden z naszych, także... O, to mi nie... Ten strzał mi nie wyszedł, tamten drugi też nie. O, o! A, się odwróciłem akurat. O, tutaj sobie już nie trafiłem, ale się tu pojawił. Spanikowawszy trochę i nie trafiwszy. Niestety. Dobra, idziemy. Czemu zieloni byli na naszej bazie i coś budowali? Co to ma być w ogóle? Kto ich tu wpuścił? Klocki, kurde, zielone na naszej bazie. To tak nie powinno być. No tu jakaś widzę baza przejściowa, tudzież kopalnia się jakaś otworzyła. Czy tam otwarła, jak to woli. O, widzę czyjąś twarz tam chyba widziałem. Chyba, że to były liście. W tej grze, albo w takich grach jak takie klockowe, to nigdy nic nie wiadomo. Czy to twarz, czy to liście. Tu widzę taką użyteczną górkę i tam widać jakiegoś niebieskiego frajera, który niebezpiecznie zbliża się do naszej bazy i który mi zniknął z pola widzenia. Teraz ja się pewnie odwrócę, a ten mi strzeli w plecy. O, 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 albo ja mu strzelę w plecy. O, 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 pięknie, headshot. O, coś mi tu, coś mnie tu zasnajpiło troszeczkę. Trochę się zwyrychliłem za bardzo. Czy to jest gruba, czy to są liście? To jest pytanie za skończy. To w tym przypadku akurat chyba były liście. Na no, popatrzcie, trawa. Albo liście? Nie, jednak liście. Cóż za psikus. Coś mi się cały czas tak przycina ta gra. To chyba nie jest jednak do końca wina serwera rosyjskiego, gdyż teraz teoretycznie jestem na europejskim. Tam kogoś widziałem na górze. Ło! Ale ktoś mnie też widział z drugiej strony. Dobra, to nie był najlepszy pomysł, żeby tam siedzieć. To ja pokażę drugi tryb. Jakiś inkszy typ battle. Czemu mi się zawsze ten filtr wyłącza, kurde? No dobra. No to może ty... Właśnie, co to był za tryb survival? Tu wiem, że się, widzę, że się czeka trochę na rozpoczęcie gry. I w zombie też się czeka, bo tam są takie... Głupi tryb, ja tu czekałem chyba 10 minut na rozpoczęcie tego statku. Pojedziemy sobie versus, a co? Inferno. Mapa Inferno. O! Dzień dobry. O, dzień dobry. Jaki ładny strój tu ktoś miał, proszę, taki
Bardzo taki premium i w ogóle. Bardzo premium. M3, okej. Okay. To nie jest M3, M13. Boże, te numerki mi się pomyliły. Shotgunem bym na mapę taką wyszedł. Wiesz, no, ale to chyba nie jest taki głupi pomysł, bo to jest chyba jakaś taka bardziej miejska mapa, z tego co widzę. Nawet shotgun nie byłby takim głupim pomysłem na takiej mapie, ale moje M14 jednak... Ta mapa mi coś przypomina. O! Ach, za późno strzeliwszy. Strzeliwszy za późno. Nie wiem nawet, gdzie jest resp tych niebieskich szmaciarzy. Ale podejrzewam, że gdzieś tam, gdzie właśnie idę. To jest środek mapy. O! Siemanko. Siemanko, witam w mojej pięknie. O, fuck, mogę nie zaskakiwać. O, coś, wow, jaka tu impreza się dzieje. A może granacik? Fuck. No. O, ale mój granat też coś zrobił. No. A, tu już kamp jeden z naszych. No proszę. Czas na granat. A, siema. Granat wybuchł i nawet kogoś załatwił. To fajnie. Siema. O, wow, mam mało hapsów. Mało HP. Ja się może tutaj gdzieś schowam troszeczkę. Kurde, nie zdążyłem. Jeszcze jest tak, o, hojnie. Na bogato widzę, z rakietą mi ktoś załatwił. Spoko. Da, zamurowali się teraz tym razem. No. Łocisk! W sumie to już by było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.